Witam Państwa w programie Gość Sportowy, a dzisiejszym gościem jest Michał Kwaśniak, instruktor samolotowy w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej. Witam Cię, Michale. Witam, dzień dobry, witam Państwa. Michał, dlaczego latanie? No, zaczęło to się bardzo dawno już w zasadzie, od dziecka, ponieważ mój ojciec jest instruktorem, szefem technicznym na lotnisku od wielu, wielu lat. No i w zasadzie tak się zaczęło. W wieku 15 lat zacząłem się szkolić na lotnisku. Najpierw zacząłem od szybowców, a następnie samoloty. I tak to się właśnie przerodziło w taką pasję, zaangażowanie i po dzień dzisiejszy w zasadzie zawód. Michał, byłeś zawodnikiem też, tak? Tak, byłem zawodnikiem za czasów juniorów jeszcze w latach 2000-2007. W zasadzie zacząłem jako najmłodszy junior w Polsce i od w zasadzie no, delikatnych tam sukcesów począwszy. Skończyłem tam w zasadzie na Mistrzostwach Świata we Włoszech w Rieti. Szkolisz też teraz swoich zawodników? No można tak powiedzieć w zasadzie, bo udało mi się samemu zdobyć trochę doświadczenia i przekazać to w zasadzie doświadczenie młodszym kolegom, którzy startują dzisiaj na Mistrzostwach Polski. I mam nadzieję, że wystartuję na Mistrzostwach Świata. Jacek Flis, bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik. Mam nadzieję, że będzie lepszy ode mnie, bo chociażby ostatni sukces jego tutaj właśnie na to wskazuje, że pokaże się z jak najlepszej strony. W zasadzie wygrał. Zajął drugie miejsce na Międzynarodowych Zawodach Szybowcowych na Żarze. I w zasadzie przegrał tylko z Sebastianem Kawą, który był siedmiokrotnym mistrzem świata w lataniu szybowcowym. Także bardzo duży sukces tego zawodnika i mam nadzieję, że będzie tutaj właśnie reprezentował nasz nie tylko region, cały Zamość i w zasadzie województwo. Także mam nadzieję, że te sukcesy będą coraz większe. Powiedz widzom, jakie szkolenia organizujecie? Organizujemy szkolenia szybowcowe, spadochronowe, samolotowe. Począwszy od w zasadzie modelarstwa jakiegoś tam można zacząć na lotnisku, zawody, które się odbywają co roku na jesieni. I próbujemy tą młodzież wciągnąć w takie właśnie początki tej awiacji od samego dzieciństwa. W zasadzie szkolenie można odbywać od wieku 14 lat. Tylko ponieważ przepisy wymagają pozwolenia rodziców, więc trzeba mieć pozwolenie, żeby zacząć takie szkolenie, taki kurs przygotowawczy. I wtedy wówczas możemy zacząć szkolenie praktyczne. Czyli ja przychodzę do Was i chcę się zapisać na kurs pilota. To co muszę zrobić? Jeśli nie mamy ukończonych 18 lat, musimy posiadać takie specjalne pozwolenie od rodziców i wówczas możemy zapisać się do aeroklubu, zostać członkiem i możemy zaczynać szkolenie szybowcowe. Najpierw teoretyczne, a później jest praktyczne szkolenie. Badania lekarskie są obowiązkowe? Oczywiście tak. Badania lekarskie. U nas w Zamościu niestety nie przeprowadzamy takich badań. Trzeba pojechać albo do Lublina, albo do Warszawy, do Wrocławia, do Krakowa. W tych większych miastach przeprowadzone są właśnie badania lotnicze, specjalne takie. I wówczas możemy przystąpić do szkolenia. Po uzyskaniu klasy drugiej, gdzie będziemy mogli wykonywać loty na szybowcach. Może zdradzisz widzom, jakie są koszty takiego kursu? To w zależności jaki kurs. Przede wszystkim wiadomo, spadochronowy będzie najtańszym kursem. To są 3 skoki. W tym się mieści kurs teoretyczny plus praktyczny. 3 skoki i to jest koszt około 750 zł. Jeśli chodzi o kurs szybowcowy, to jest koszt w granicach 4000. Jeśli jest uczeń, na przykład pilot, do 25 roku życia, wówczas to szkolenie jest tańsze. Natomiast jeśli to jest
osoba powyżej 25 roku, szkolenie jest troszkę droższe. Dobrze. Dlatego, że stawiamy na młodzież i tutaj właśnie to się liczy. Ale jest zainteresowanie lataniem w Zamościu? Tak, w tym roku mamy paru uczniów właśnie z Zamościa, tudzież z Biłgoraja nawet się pojawiają. Młodzi piloci przyszli na pewno w wieku 18. Nawet mamy pierwszy raz w tym roku w zasadzie pojawiła nam się osoba taka, która ma 14 lat. Może się szkolić według przepisów, natomiast będzie mógł wykonywać loty samodzielne w wieku 16 lat. Taki jest wymóg według przepisów. Ale to dobrze rokuje, ponieważ jeśli zaczniemy od najmłodszych lat, będziemy mogli wtedy rozwijać jego umiejętności i może taki właśnie zawodnik kiedyś będzie reprezentował Zamość i nasz region na mistrzostwach świata, bądź też w jakichś innych zawodach, chociażby nawet na mistrzostwach Polski. To może rozwijać swoje po prostu umiejętności od najmłodszych lat. Czy kobiety w Zamościu latają? Mieliśmy kiedyś wcześniej nawet zawodniczkę, a no dzisiaj troszeczkę brakuje właśnie żeńskiej płci w naszym towarzystwie. Czyli Michał, zapraszasz kobiety? Jak najbardziej zapraszam kobiety i zapraszamy, w ogóle wszystkich zapraszamy do aeroklubu. Wszyscy mile bardzo są widziani, także zapraszamy serdecznie. Budowa lotniska w Świdniku. Uważasz, że dużo nam da w tym regionie? Myślę, że tak, ponieważ rozwój cały czas lotnictwa w Polsce tego małego, czyli ten General Aviation, rozwija się cały czas i na zachodzie to widać, natomiast tutaj w Polsce tak to dopiero wchodzi to wszystko, zaczyna się to powoli rozwijać. Samolotów tych małych przybywa, więc bardzo dobrze. Myślę, że to się rozwinie jeszcze bardziej. Musimy poczekać jeszcze troszkę. Myślę, że pozytywny plus do naszego regionu przede wszystkim. A powiedz mi o lotnisku w Mokrym. Czy są jakieś plany rozwoju tego lotniska? Czy może planują loty krajowe u nas tutaj? Są plany rozwoju lotniska. Miał być pas betonowy w planie. Natomiast nie jestem wtajemniczony w rozwój. Aczkolwiek jakieś rozmowy są prowadzone z prezydentem Zamościa i z gminą Zamość, z wojewodą i ze starostą. Także może jakieś porozumienie będzie w tej sprawie i może powstanie jakiś pas betonowy w Zamościu. Powiedz mi, Michał, twoje plany na przyszłość? Ponieważ tutaj zrobiłem instruktora, rozwijam swoje umiejętności nie tylko tutaj, ale także w innych ośrodkach i zdobyłem większe uprawnienia, więc myślę, że w przyszłości przynajmniej tak chciałbym, żeby jakieś większe lotnictwo w tym kierunku się ukierunkować, chciałbym w większym lotnictwie po prostu. Czyli większe samoloty? Większe samoloty mnie interesują i wielosilniki i duże samoloty po prostu. Dobrze, Michał. Jeszcze raz powiedz widzom, jak, kiedy mogą się zapisywać na kursy pilotów, szybowców? Zapraszamy w zasadzie codziennie od poniedziałku do soboty od godzinach, w godzinach od 8 do 16. Przez cały rok zbieramy zgłoszenia. Natomiast kurs jest ustalany według ilości osób, które się zgłoszą na kurs. Wówczas planujemy kurs w zależności od dyspozycji uczestników i w zasadzie to wszystko od nich zależy. Jak będą dysponować czasem i ilość tych po prostu uczestników, żeby to po prostu móc zorganizować wszystko, żeby, no wiadomo, no, jedna, dwie osoby to troszeczkę za mało jest, dlatego zbieramy przez cały rok, jeśli się zbiera pewna grupa osób, zaczynamy kurs w zależności od tego właśnie, jak te osoby dysponują czasem. W zasadzie to jest system weekendowy, czyli weekend, sobota, niedziela i wówczas organizujemy takie teoretyczne kursy.
Oczywiście po tych kursach są dopiero praktyczne, także zaczynamy od teorii. Sobota, niedziela, to jest około tak miesiąca do półtora miesiąca trwają te wykłady i później zaczynamy szkolenie praktyczne. Dziękuję Michał za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję również, do widzenia. Do widzenia. Prezentera ubiera salon odzieży męskiej Reckman Galeria Rewia Targ Zamość, ulica Lubelska 40.